Wiemy z poprzednich filmików i z tego, co mówiliśmy o zjawisku załamania światła i o prawie Snella, że jeśli światło wychodzi z ośrodka optycznie gęstszego, czyli takiego, w którym porusza się wolniej, do takiego, w którym porusza się szybciej, to kąt odchylenia kierunku biegu promienia od tutaj tej prostej prostopadłej do granicy ośrodków, przy przejściu do tego ośrodka rzadszego, gdzie prędkość światła jest większa, się zwiększy. Tutaj ten kąt teta 2, ten kąt załamania będzie większy od kąta padania. Tutaj możesz sobie przypomnieć nasz trochę niedoskonały, trochę naiwny, ale dosyć taki sugestywny obraz z samochodem, że jeśli samochód wyjeżdża z błota na drogę, to tu jest taki moment, że w tym miejscu na granicy tych dwóch ośrodków koła samochodu po jego lewej stronie już obydwa się znajdują na drodze, natomiast tutaj jeszcze jedno się znajduje w błocie, dlatego ta strona samochodu się porusza szybciej niż ta, wobec tego on skręca. No a tutaj w przypadku światła, chociaż oczywiście ta analogia z samochodem nie ma żadnego związku z rzeczywistym mechanizmem rozchodzenia się światła, ale po prostu obrazuje akurat to zjawisko dosyć dobrze. Jeśli tutaj jest prędkość światła V1, a tutaj V2, takie, że V1 jest mniejsze od V2, co się przekłada na to, że współczynnik załamania w pierwszym ośrodku jest większy niż w drugim, to wtedy ten kąt padania jest mniejszy od kąta załamania. A teraz chcę się zastanowić, bo zobacz, tutaj zwiększamy ten kąt padania coraz większy, coraz większy, coraz większy, to i coraz większy się robi kąt załamania, bo on musi być zawsze odpowiednio większy od kąta padania. Jeśli ten zwiększamy, to musi się trochę zwiększać i ten, tak żeby zawsze być większym od tego. Teraz zastanówmy się, czy jest jakiś taki kąt, że jak światło pada pod tym kątem, to kąt załamania będzie wynosił 90 stopni, czyli światło nie wyjdzie tak naprawdę do tego drugiego ośrodka, tylko będzie się jakby ślizgało po powierzchni. Czy jest jakiś taki kąt? No pewnie tak, pewnie musi być, bo jak zwiększamy ten coraz bardziej, to rośnie ten i pewnie będą takie wartości. Tutaj z tego wzoru można wyliczyć takie wartości, że gdzieś ten kąt już będzie taki bardzo wielki, bardzo bliski tym 90 stopniom, a w końcu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tej wartości doszedł. A co się będzie działo, jeśli światło będzie padało pod kątem już większym niż ten? No to wtedy z prawa Snella, gdybyśmy spróbowali podstawić do prawa Snella, to nam wyjdzie, że nie istnieją takie kąty załamania, że tutaj ten sinus tego kąta załamania musiał być większy od jedynki, a takich kątów nie ma, bo wartość funkcji sinus się zawsze mieści w przedziale od minus jedynki do jedynki, więc tego warunku się nie da spełnić. I co się dzieje? Okazuje się, że światło, jeśli padnie pod kątem większym od tego kąta granicznego, nazywamy go kątem granicznym, jeśli padnie pod kątem większym, to się w całości odbije, zgodnie z prawem odbicia. Tutaj pod tym samym kątem. Tutaj mamy ten sam kąt, co tutaj. I takie zjawisko nazywamy całkowitym wewnętrznym odbiciem. Tak, nazwijmy sobie TG, kąt graniczny. Kąt graniczny to jest taki, że kąt załamania wynosi 90 stopni. Czyli światło ślizga się po powierzchni, zamiast wyjść tutaj na drugą stronę tej granicy. Czy potrafimy taki kąt graniczny znaleźć? Oczywiście, nie jest to takie trudne. Wystarczy podstawić dla dowolnych dwóch współczynników załamania, no nie całkiem dowolnych, bo N1 musi być większy od N2, czyli tutaj w tym ośrodku musi być większy niż w tym, możemy zastosować prawo Snella. W tym wypadku to będzie N1 razy sinus kąta tego granicznego, pada światło pod kątem granicznym i z prawa Snella to będzie współczynnik załamania w tym drugim ośrodku razy sinus kąta 90 stopni, czyli no sinus 90 stopni to jest 1, no bo przypomnij sobie, albo z definicji sinusa kąta alfa, sinus kąta alfa to jest a przez c, a jak sobie wyobrazimy taki trójkąt, który tutaj ten kąt alfa ma jakiś bardzo wielki, taki zbliżony do 90 stopni, to widzimy, że ten bok trójkąta ma bardzo podobną długość do tego i im bardziej tutaj zwiększamy ten kąt, tym bardziej ta długość się zbliża do tej. Można to też na to spojrzeć też inaczej, mianowicie narysować sobie jednostkowy okrąg na płaszczyźnie, tak? Czyli okrąg o promieniu 1, tutaj 1, minus 1, minus 1, rysujemy okrąg, spróbuję jakoś ładnie w miarę to zrobić. Tak, i teraz sinus danego kąta to jest wartość współrzędnej y-owej tego punktu.
Wobec tego, jak dojedziemy tutaj z tym kątem alfa do 90 stopni, to dostaniemy 1. Stąd wiemy, stąd widzimy, że sinus kąta 90 stopni to jest 1 właśnie. Więc możemy sobie tu napisać razy 1, czyli po prostu czynnik załamania N2. A stąd już mamy proste równanie na kąt graniczny. Sinus kąta granicznego to jest stosunek współczynnika załamania w tym ośrodku do współczynnika załamania w tym ośrodku. I stąd już odwracając funkcję sinus, obliczając funkcję arcus sinus tej wartości, możemy znaleźć wartość tego kąta w stopniach albo w radianach. I tutaj widzisz, jest ważna taka uwaga, że znowu, gdyby to było większe od jedynki, to by nie istniał taki kąt. Więc żeby istniał kąt graniczny, to musi być mniejsze równe 1. Przypadek, kiedy będzie równe 1, to jest nieciekawy, bo to oznacza, że kąt graniczny jest 90 stopni, czyli że światło pada pod kątem 90 stopni i leci dalej pod kątem 90 stopni. I tutaj mamy ten sam ośrodek, więc to jest w ogóle nieciekawa dla nas sytuacja. No a jeśli by to było większe, to by takie zjawisko właśnie, to by takiej możliwości nie było, żeby istniał taki kąt graniczny, że światło będzie się poruszało właśnie w ten sposób. Tu będzie padać, a tutaj będzie się ślizgać. W przypadku, gdy ten współczynnik załamania jest większy od tego, to zawsze światło jakoś tam przejdzie i to będzie załamane w ten sposób, że ten kąt będzie mniejszy. Tutaj kąt załamania od kąta padania. Czyli mamy nasz ogólny wzór na kąt graniczny. A teraz spróbujmy rozwiązać jakiś przykład z wykorzystaniem tego wzoru. Przykład sobie zrobimy. Mamy znowu przejście światła z wody do powietrza. Światło pada z wody na granicę między wodą a powietrzem pod kątem granicznym. Tak, załamuje się w ten sposób, że ślizga się po powierzchni. I pytamy, ile wynosi kąt graniczny właśnie dla przejścia z wody do powietrza. Przypomnę, współczynnik załamania dla wody to jest 1,33, a dla powietrza 1,29. Dobrze, zastosujmy nasz wzór. Wiemy, że sinus kąta granicznego to jest współczynnik załamania dla powietrza przez współczynnik załamania dla wody. To się równa, tutaj w mianowniku najpierw napiszę, bo mam akurat ten kolor, 1,33, a w liczniku będzie 1,29. Tak to się równa, zaraz zobaczymy ile. 1,29 podzielone przez 1,33, to jest mniej więcej 0,75. Z dokładnością do 3 cyfr znaczących ten sinus kąta granicznego będzie wynosił 752 tysięczne, a stąd kąt graniczny dla przejścia światła z wody do powietrza. To jest arcus sinus tej wielkości, czyli zaraz się przekonamy ile. To wszystko weźmiemy sobie w nawias i obliczymy funkcję arcus sinus od tego. 48 stopni i 77 setnych. 48,77 stopnia. Tak, a jeśli poświecimy światłem z wody pod większym kątem niż to 48,77 stopnia, to wtedy całe światło wyemitowane przez nas odbije się. Czyli jak ktoś tutaj będzie patrzył, to nic nie zobaczy. Może nam się wydawać, że świecimy prosto w oko, a ten ktoś nic nie zobaczy, bo się wszystko odbije.